Pracownicy arboretum Bramy Morawskiej zorganizowali walentynkową akcję. Zimowa przerwa w szkole, pełna ciekawych aktywności. Jak okazywać miłość? Pytamy Raciborskie przedszkolaki. Dobry wieczór Państwu, jest poniedziałek, 14 lutego. Kamila Besz, zapraszam na wiadomości Raciborskie. 14 lutego walentynki to święto miłości we wszystkich jej odsłonach. Arboretum Bramy Morawskiej wykorzystało popularny zwyczaj, aby propagować miłość do natury. Specjalne serduszka wypełnione nasionkami były dostępne w arboretum dla odwiedzających w miniony weekend. Kilkadziesiąt sztuk. Powędrowało już do nowych domów. Wymyśliliśmy sobie taką akcję właśnie w nawiązaniu do walentynek, żeby pokazać ludziom, e, w jakiś kreatywny sposób można przygotować dla dzieci takie e, serduszka z nasionkami. Można było sobie te serduszka e, u nas w arboretum przy Minizo pobierać. No niestety dzisiaj na walentynkowy e, dzień już nie zostało ani jedno, e, ale mam tutaj do pokazania Państwu, właśnie w takim serduszku znajduje się e, bardzo dużo nasion. Które można z miłością wysiać, włożyć do dołka w ogródku, jak tylko się cieplej zrobi, i później obserwować, jak ta nasza miłość do, do przyrody rośnie. Pracownicy arboretum pielęgnują miłość do przyrody i starają się ją wzbudzać u wszystkich przez cały rok, uwrażliwiając, angażując i pokazując, na jak nieskończoną ilość sposobów można okazać miłość do natury. Staramy się to propagować i odwiedzający tutaj na miejscu mogą też do nas przyjść, podejść, porozmawiać o tej przyrodzie. I myślę, że to też doświadczając, po prostu spacerując po naszym lesie, jak, jak duży wpływ na życie ludzi ta przyroda wywiera, ale też przy okazji. Chciałam zachęcić, w związku z tym, że przyroda już budzi się do życia, żeby jednak te placówki z okolicznych miejscowości się do nas, do nas przyjechały na wycieczki, bo właśnie mamy taki ciekawy program o tym, co w śniegu kwitnie. No śniegu co prawda nie mamy, ale jest ten okres takiego przedwiośnia, więc te wszystkie rośliny, które zaczynają życie, zaczynają się rozwijać, warto poznać bliżej. Tymczasem już teraz zapraszamy na pierwszy dzień wiosny, które uroczyste powitanie będzie miało miejsce w centrum Raciborza 21 marca. O szczegółach powiemy wkrótce, uchylając rąbka tajemnicy zdradzimy już teraz, że arboretum będzie miało w tym wydarzeniu duży udział. W województwie śląskim rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe. Raciborska strefa, jak i inne placówki w mieście starają się zaproponować kreatywne sposoby wypełnienia wolnego czasu. Strefa zaprasza codziennie od godziny 12. Przygotowaliśmy dla podopiecznych bardzo szeroką i myślę ciekawą ofertę zajęć. Oczywiście będą się tam przeplatały także zajęcia profilaktyczne, ale mamy zamiar skorzystać także z atrakcji miejskich, jak Centrum Sowa, jak Aquapark. Jak spacery, wyjścia w ciekawe miejsca. Oprócz tego oferujemy zajęcia tutaj na miejscu. Dzisiaj proponujemy karaoke dla naszych podopiecznych, oczywiście będzie także i poczęstunek. Chcemy rozdać upominki, nagrody. A w przyszłych dniach planujemy małe, strefowe mistrzostwa Masterchefa konkursy plastyczne, konkursy i zawody w ping-ponga, w bilarda, w piłkarzyki. Strefa jest tylko jedną z instytucji, które przygotowały dla młodych bogaty wachlarz zajęć. Każda instytucja, każda placówka proponuje coś innego, także wybór jest bardzo duży i po prostu tylko to zależy od tego, co interesuje młodego człowieka i gdzie się najlepiej czuje. Ale tak jak mówię, nie rywalizujemy, bardziej współpracujemy i chcemy, aby dzieciaki troszeczkę odeszły od tych komputerów i zajęły się takimi relacjami ze sobą, również współzawodnictwem, uczestnictwem w ciekawych zajęciach. Zajęcia są podzielone według wieku uczestników. Te młodsze dzieci wymagają zapisania, i to jest też jak gdyby częścią naszego programu całorocznego. Ale zajęcia już od godziny 16 są dowolne: może przyjść każdy, może przyjść tato z synem i spróbować swoich sił w bilarda albo w piłkarzyki, Także zapraszamy. A dodajmy, że od lutego rozpoczął się również nabór do młodzieżowego chóru Belkanto. Jest to chór znany, myślę, ceniony także w całym powiecie raciborskim. I mają swoje zajęcia w piątki, także zapraszam chętnie, którzy chcieliby zasilić szeregi chóru i występować w całym powiecie, w naszym województwie śląskim, brać udział w konkursach i rozwijać Próby chóru odbywają się w każdy piątek od 16 do 18. Komu okazywać miłość? Kiedy i w jaki sposób to zrobić? Oto w walentynki zapytaliśmy raciborskie przedszkolaki. Laurka, sprzątanie pokoju, a może coś jeszcze? Jaki jest doskonały sposób wyznania miłości? Odpowiadają dzieci z przedszkola numer 3. Co to są walentynki? Że można coś podarować. Że dajesz jakąś serduszko i coś tam namalujesz. Mhm. A co można namalować na walentynce? Lub napisać. Ym, właśnie kocham Cię. Ym. Wiecie, że będę Cię kochała Że mam nadać z w czekoladkę. Mm -hmm. Że poprzętę za mamę No właśnie, kom? Albo zacząłeś robić za mamę I się uciefy Komu dajemy te walentynki? Komu okazujemy miłość? Mamie Tacie Tacie Wujkowi i cioci, koledzy albo koleżance, albo psu. No właśnie, czy naszym zwierzątkom możemy też okazać miłość? Ta. Ta. Tak, można y, nawet y, potrzesać ich, że możemy ich pogłaskać. Co jeszcze? Jak okażesz zwierzątkom, że je kochasz? Lubię pieski. Że można z nim biegać i, i robić tak samo. Ja lubię koty. Słuchajcie, czy miłość y, trzeba okazywać tylko w walentynki, w święto zakochanych? Nie. Tak. Tak czy nie? Tylko w walentynki pokazujemy, że kochamy? Nie. Jaki jest dzień mamy? Kiedy jeszcze okazujemy miłość? Kiedy jest dzień babci? i dziadka i mamy i taty. A w inne dni? Takie zwyczajne dni, jak wtorek czy coś? Yy, nie. Dzisiaj na szczęście mamy poniedziałek i do tego walentynkowy, więc nie ograniczajcie się w okazywaniu ciepłych uczuć. My mimo wszystko życzymy wam dużo miłości, nie tylko od święta. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami: Ogrodowa 40 centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, od 7 do 22, i w niedzielę i święta, od 8 do 22, oraz Opawska 33 całodobowa centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.